14.06, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu goście Krzysztof Bluszcz z Demos Europa. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Może takim cytatem z Martina Schulza byśmy zaczęli. Nie jest dobrą wiadomością dla Unii Europejskiej, gdy partia taka jak Front Narodowy z otwarcie rasistowskim i ksenofobicznym programem zdobywa prawie 25% poparcie, ale nie dotyczy to tylko Francji. Tak powiedział Martin Schulz. No, rzeczy samej nie dotyczy to tylko Francji, ale może zacznijmy rzeczywiście od tego wielkiego sukcesu Frontu Narodowego we Francji. Rzecz rzeczywiście trudna do pominięcia w tym kontekście. No, trudno się z Schulzem oczywiście nie zgodzić. To jest pewnie ten sukces Frontu Narodowego we Francji jest zdecydowanie najgorszą wiadomością tych wyborów. Nie tylko dlatego, że wygrała partia we Francji, wygrała partia skrajnie prawicowa, rzeczywiście odrażająca. To też dlatego, że Francja jest dzisiaj krajem być może najważniejszym w Unii Europejskiej. Stanowi w gruncie rzeczy największe ryzyko dla przyszłości tej formacji. I dzisiaj sukces Frontu Narodowego we Francji nie jest tak wielkim problemem z punktu widzenia samego Parlamentu Europejskiego, ile z punktu widzenia samej polityki francuskiej. I do tego dochodzi jeszcze gigantyczna klęska socjalistów i samego prezydenta Hollande'a, co jest jakby drugą fatalną wiadomością, ponieważ to już odbiera przywództwu francuskiemu, które stoi wobec pod ścianą w zasadzie z konieczności podejmowania ważnych reform niepopularnych, odbiera w zasadzie legitymizację. I to jest wydaje mi się zdecydowanie najgorsza wiadomość w ogóle w tych wyborach. Warto też myśleć o sukcesie Frontu Narodowego we Francji w kontekście sukcesów innych ugrupowań, które mają zupełnie inną naturę i zupełnie inny charakter, bo są takie ugrupowania, które dopiero niedawno pojawiły się na mapie politycznej Europy. Ugrupowania, które są efektem tego wszystkiego, co w Europie działo się przez ostatnie kilka lat kryzysowych. Myślę chociażby o greckim zmierzchu, czy o Syrizie, czy o ugrupowaniach... Ruch Pięciu Gwiazd. Natomiast w przypadku sukcesu Frontu Narodowego mamy do czynienia z pewnym procesem. Czym gorzej działo się we Francji przez ostatnie 10, 15, 20 lat, tym większe sukcesy odnosił Front Narodowy. Myśmy przeżyli już moment, kiedy Francuzi musieli wyjść na ulicę, jeśli dobrze państwo i słuchacze pamiętają, aby zaprotestować kilka lat temu przeciwko sukcesom w pierwszej rundzie wyborów prezydenckich. I mamy dziś po raz kolejny sytuację, kiedy niestety, ale zaniedbania i niezdolność do skutecznego rządzenia elit politycznych Francji powodują, że to niezadowolenie przekłada się na deponowanie oczekiwań francuskiego wyborcy w ręce tak naprawdę ugrupowania, które jest radykalnie niebezpieczne.